Pan profesor, urodzony w połowie poprzedniego stulecia, a więc naoczny świadek naszych czasów, a jednocześnie specjalista dziejów cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem historii Kościoła, szereg publikacji, świeża rzecz, właśnie wkrótce zejdzie z taśmy i może pan profesor zechce osobiście zaanonsować tę książkę, to będzie to mistrze szykowane właśnie na tę samą rocznicę nieszczęsnych, tragicznych w skutkach zdarzeń sprzed 1500 lat. Nasze nagranie i cały film dotyczyć będzie siłą rzeczy bardziej historii, ale pan profesor jest także żywym, aktywnym obserwatorem aktualnych meandrów życia publicznego, politycznego, kulturowego i jest również chętnym komentatorem tych wydarzeń, a zatem w momencie, gdy państwo będziecie mogli zabrać głos, to sądzę, że pan profesor nie uchyli się również od pytań na te bardzo aktualne, współczesne tematy, gdyby takie pytania się nasunęły. Oddaję teraz głos panu profesorowi, informując jednocześnie, że po lewicy pana profesora zasiada znakomity kolega Michał Krupa, który w większości z nas na pewno jest znany jako więcej niż doskonały tłumacz, bo tłumacz doskonale pojmujący i samodzielnie zdolny do wnikania w materię tych spraw, o których także i dzisiaj będzie mowa. A zatem głos ma pan profesor John Rand. Ze względu na ograniczenia czasowe chciałbym skupić się na bardziej generalnych kwestiach związanych właśnie z tak zwaną reformacją, a przede wszystkim skupić się jakby na trzech aspektach tego zagadnienia. Więc po pierwsze chciałbym powiedzieć, że zwrócić uwagę na to, że tak, była potrzeba na katolicką reformację w XV wieku. To jest jak najbardziej uzasadnione twierdzenie. Po drugie chciałbym zwrócić uwagę na to, że propozycje i wystąpienie samo Lutra nie były oczywiście wyrazem autentycznego chrześcijańskiego, reformatorskiego ducha według nauczania Kościoła i wskazówek Chrystusa Pana. I po trzecie chciałbym zwrócić uwagę, że te narzędzia do implementowania skutecznej reformacji katolickiej nie zostały w pełni wykorzystane. I stąd dzisiaj, gdy słyszymy różne peany na przykład na cześć Lutra, możemy wywnioskować, że właśnie między innymi dlatego, że ta katolicka reformacja czy kontrreformacja była w jakiejś mierze połowiczna. So let's tackle each of these three points, starting with the first one, the need for a reformation in 1517. Więc teraz skupię się właśnie na tym pierwszym punkcie, mianowicie na tej potrzebie prawdziwej katolickiej reformacji w 1517 roku. In one sense, one can see what happens leading to problems requiring a further reformation of the church as being a reaction to an earlier reformation. The reformation of the church that took place between the 900s and the 1200s. And this was a reformation which was very, very much focused on an understanding or a deepening of understanding of what we in more modern times would call the need for a transformation of all things in Christ. Można by powiedzieć, że potrzeba autentycznej katolickiej reformacji w 1517 roku, ta autentyczna potrzeba była jakby skutkiem poprzedniej próby reformacji, która trwała mniej więcej do początku XIII wieku, mniej więcej to jest początek rok 900. I w związku z tym starano się jakby uwypuklić, na czym ma polegać reformacja, która ma przekształcić, jak to określono, wszystko w Chrystusie. In a way, Pope Innocent III, at the end of the 1100s and early 1200s, symbolizes what the whole spirit of this reform movement, beginning with monastic reform in the 900s, was all about, in that he has a very profound understanding of the way in which the need to transform, to accept, but to correct of
their sinful tendencies and then to try to exalt in Christ every single aspect of the world of nature required a pastoral activity that was tremendously diverse. And it's this, for example, that makes him so enthusiastic about everything from university learning to the appearance on the scene of forces like the Franciscans. Więc papież Innocenty III jest tutaj, można by powiedzieć, taką ikoną prawdziwej katolickiej reformacji. Jego nacisk na to, żeby przede wszystkim usuwać w sobie grzeszne tendencje, a następnie przystąpić do dzieła chrystianizowania świata materialnego, przejawiało się między innymi w jego właśnie entuzjastycznym podejściu chociażby do powstania zakonu franciszkanów czy do ruchu monastycznego jako takiego, a między innymi również do budowy katolickich uniwersytetów i katolickiego życia akademickiego. Now obviously any effort of this sort is immensely complex and immensely difficult, and from the very outset, as from the very outset of the whole Christian experience, there was an intense opposition to the whole idea that nature could in any way be salvaged and united with an effort that would lead people to God. I oczywiście byli liczni sceptycy, którzy twierdzili, że nie da się niejako schrystianizować świata temporalnego, nie da się jakby schrystianizować natury, że jest to podejście wręcz utopijne ze strony papieża. This was something, this opposition, which was reflected in its most extreme form by people like the Catharists, operating with great force from the 1100s onwards, who were so intense in their hatred for the idea of creation being the product of a good God, that one of the things that was central to their whole project was their opposition to childbirth, which makes the whole approach of these people something that one finds described in histories of contraception today, and which St. Francis of Assisi found the need to fight most clearly by developing the whole pious action of building a creche, a crib at Christmas time, to indicate the value of childbirth and the child in particular that you have in front of you. Więc istniały różne grupy opozycjonistów, w większości grupy otwartych heretyków, chociażby Katarowie, którzy mieli dosyć osobliwe poglądy na świat materialny, chociażby ich podejście do kwestii poczęcia człowieka, które w jakiejś mierze jest odbite dzisiaj chociażby w tej mentalności antykoncepcyjnej. Dlatego święty Franciszek z Asyżu na przykład uważał, że należy zwalczać takie tendencje, chociażby podkreślając piękno narodzin człowieka poprzez właśnie uruchomienie tradycji stawiania właśnie szopek w trakcie świąt Bożego Narodzenia. But in a more general Christian sense, the opposition to this whole project of transformation of all things in Christ was expressed in terms of it representing a kind of human pride, especially with regard to the way in which the intellect might play a role in understanding how it is that the world of nature could be dealt with. And the most famous, perhaps, reaction to the idea that the human intellect could enter into this project was the philosophical school that we know of as the nominalist school, which emphasized the will of God, the will of an arbitrary God in creating the world around us, and the impossibility really of the human mind to capture God and explain in any kind of rational fashion what the will of this God was all about. It was something that had to be accepted on faith alone. Więc mamy chociażby takie grupy jak nominaliści, którzy kładli wyjątkowy nacisk na wolę, jako na arbitralność działania Bożego w świecie, gdzie twierdzono, że nie ma sensu niejako chrystianizować swoje otoczenie, nie ma sensu wykorzystywanie intelektu również dla budowania, no można by powiedzieć de facto, cywilizacji chrześcijańskiej, gdyż to wszystko jest jakby oddzielone od tego, co istnieje w innej jakby sferze, czyli tej sferze właśnie materialnej, natury, natomiast to, co my jako chrześcijanie czy katolicy przeżywamy, ma bardziej charakter, można by powiedzieć, prywatny i należy te sfery oddzielić.
The seeming impossibility of this project was something that was in many ways emphasized by people trying to deal with the immense mass of different crises that affected the Christian world from the 1200s onwards. Crises of an external character, crises of a political character, social character, and economic character. Więc zamieszanie, jakie istniało w średniowieczu na temat różnych koncepcji parachrześcijańskich, można by powiedzieć, wpływało na to w ten sposób na te zdrowe nurty myśli katolickiej, iż one nie mogły się niejako w pełni urzeczywistnić z tego względu, że pomimo pewnych chwalebnych kar średniowiecza było niesamowite zamieszanie równocześnie, które powodowało, że te zdrowe tendencje nie mogły się jakby bardziej ujawnić. All of these created a mass of social tensions and clashes between church authorities and all of the other authorities in Christian society that in one way or another considered themselves as having a certain sacred responsibility, and there were many mistakes made on the part of the church authorities as well as the other authorities of society. I oczywiście pojawiły się też turbulencje polityczne na linii przede wszystkim władzy politycznej i władzy papieskiej, co należy podkreślić. Te różne właśnie polityczne, te walki polityczne, o wpływy, o władzę, błędy były popełnione przez obie strony, zarówno przez papiestwo, jak i przez władzę świecką, chrześcijańską, ale jednak świecką. To complete this brief introduction to the problems requiring a further reformation, I'd like to focus on the problems of the church, on the part of the church authorities, and already beginning with complaints from men of great importance within the life of the church in the 1100s, such as Saint Bernard and John of Salisbury, who was the bishop of Chartres. Więc w XII wieku mamy chociażby świętego Bernarda z Clairvaux, świętego Bernarda z Clairvaux i święty Jan Salisbury, którzy, można by powiedzieć, byli protagonistami takiej pozytywnej katolickiej reformacji w obliczu tych różnych nadużyć ze strony władzy świeckiej, ale oni przede wszystkim zwracali uwagę na aspekt kościelny. Ja chciałem właśnie zwrócić swoją uwagę w szczególności na błędy popełniane przez władze kościelne, przede wszystkim przez papiestwo. Their argument was that there were certain exaggerations in the way in which this effort to try to, as I'm saying, using more modern terminology, transform all things in Christ took place. With St. Bernard arguing in this famous set of considerations of his to a pupil who had become the Pope, that there was too much of an emphasis on the legalistic and on the administrative character of the role of the papacy as guide in this activity. And then from John of Salisbury, there was a critique of there being too exaggerated an emphasis upon the logical and the philosophical at the expense of the literary and the very important role that things literary had always played in Western civilization. Więc święty Bernard przede wszystkim krytykował władzę kościelną za zbyt daleko idący legalizm. Uważał, że popadanie w taką manię proceduralizmu odwraca uwagę od tego, co jest najistotniejsze. Z kolei święty Jan Salisbury twierdził, że można by powiedzieć, że przesadzono z traktowaniem logiki jako pewnej naczelnej reguły, która rozstrzyga o wszystkim, zapominając właśnie o sprawach bardziej literalnych, między innymi o przesłaniach chociażby Ewangelii, prawda? Czyli że legalizm był zły, jak również zbyt daleko idący nacisk na logikę formalną. Following along the line of the critique of St. Bernard, there is a sense that's very clear by the 1200s that you have on the part of the papacy this desire to create the exactly correct political structure in which the papacy could exercise its powers and also try to provide for a control of the church from the center through to local areas that would allow the papacy to provide for the leadership of the church in certainly the diocese with the bishops who would be in control of them and the major monasteries,
But what ended up happening here with this effort on the part of the papacy to provide the bishops and provide the abbots of monasteries was that in its effort to try to find, in effect, church civil servants in Rome that could serve the papacy's cause, what the papacy began in the 1200s was this ever-increasing move towards naming people as bishops who could then gain their pay from the diocese that they were supposed to be in charge of, but who did not live in their diocese and instead lived in Rome, used the money to be able to support them in their administrative functions in Rome, and therefore became absentee bishops who were rewarded by being given any number of dioceses, increasing this problem of a lack of effective pastoral care in many areas around Europe. Na przykład święty Bernard zwracał również uwagę na swoisty centralizm, można by powiedzieć, władzy papieskiej. Mianowicie chodziło o to, że papieże chcieli mieć bezpośredni wpływ na to, kto jest nominowany i chcieli sprawować całkowitą kontrolę nad owymi nominatami, szczególnie przede wszystkim chodzi o biskupów. Ale do czego to doprowadziło? Pewien biskup mógł otrzymać na przykład pieczę nad jakąś diecezją, ale w tej diecezji nie rezydował. Otrzymywał zapłatę za swoją pracę duszpasterską, natomiast tak naprawdę w ogóle nie był zaznajomiony ze swoimi, można by powiedzieć, duchowymi owieczkami. I pojawił się taki problem, że no coraz więcej pojawiało się biurokratów, można by to tak określić, a coraz mniej pasterzy. The papacy had some great success in this regard, especially in the 1300s, but it faced constant opposition on the part of all of the other different groups and social authorities in Christendom who also had claims in the nomination of bishops and abbots of great monasteries. And these other social forces that were involved are not just kings or local princes, but often city councils, and in some cases, even major local businesses such as breweries in some places in Switzerland. And the reason why I'm stressing this is because the position of a bishop, or for that matter, the position of priests themselves, ordinary priests in parishes around Europe, or the positions of abbots of monasteries, were not viewed by people, certainly in the late Middle Ages, primarily from the way in which we would view the position of a cleric, certainly since Trent, as a vocation that a man was called to. Instead, the role of a cleric was viewed as primarily being a property question. Who is it that had the title to this particular position as priest or bishop or abbot, and therefore the money that went to supporting this position? And as a result of all the battling over who had control over naming bishops, naming priests, naming abbots, what that meant was that the entire clerical estate was thrown into a kind of legal swamp over which there were endless, endless battles through the 13, 1400s and into the 1500s. Więc z czasem pojawiła się taka naturalna konkurencja, bowiem wiemy, że władze świeckie również miały wpływ na nominacje klerykalne, szczególnie gdy idzie tutaj o biskupów. I trzeba zwrócić uwagę, że ta konkurencja nie tylko odnosiła się do książąt chrześcijańskich, ale również do, można by powiedzieć, odpowiedników dzisiejszych katolickich biznesmenów na przykład. Czyli ludzie, którzy mieli jakiś status w społeczeństwie, na przykład zajmowali się produkcją browaru chociażby, prawda? Dochodziło do takich dziwnych sytuacji. Warto zwrócić uwagę na to, że postrzeganie kleru w średniowieczu różni się od naszego posttrydenckiego postrzegania roli duchowieństwa. Mianowicie my patrzymy na kapłanów, na biskupów przede wszystkim w kontekście powołania do służby duszpasterskiej, natomiast w tamtych czasach postrzegano kler nie w kontekście, czy nie przede wszystkim w kontekście jako powołania, jako służba duszpasterska, ale w kontekście własności
do kogo należy ten majątek, do kogo należy ten klasztor i przede wszystkim na tym poziomie rozstrzygano o jakości czy o konkretnych kandydatach, którzy mieli piastować dane stanowiska w kościele w danym kraju. So in a sense what St. Bernard was worried about proved to become a reality, and a bigger problem tied together with this is that people who were trained, insofar as they were trained, for the position, a higher position in the clergy, were trained legally. They were trained legally, they were given administrative and legal knowledge, and were not really capable of understanding theological questions. Insofar as they had any philosophical training, the philosophical training that ended up dominating in the late Middle Ages was nominalist in character. In other words, the entire enterprise of people like St. Thomas Aquinas or St. Bonaventure to try to really use philosophy and logic in a speculative way involving theology ended up being drowned in a dominance by the whole nominalist approach. And what that meant was an approach that emphasized the will of God. But what's important, I hope I'm not going on too long, but what's important for our particular purpose right now is that the papacy and all of these other competing social authorities, when they ended up using legal arguments or philosophical arguments, they all of them made reference to will. The will. But what happens in all of these respects is that the will that is supposedly the will of God that's being spoken of by nominalists in discussing philosophy or the world in general or theology has to be translated by some human will. And as a result, what we get already before the Reformation are various conflicting human wills claiming to be the will of God that has to be obeyed on that basis alone without the intervention of any kind of rational, speculative, philosophical or theological perspective. Więc ze względu na to, że o dziwo okazuje się, jak teraz popatrzymy z punktu widzenia paruset lat, jak na przykład byli kształceni kapłani, klerycy w tamtych czasach, okazuje się, że duży nacisk kładziono przede wszystkim na wykształcenie prawnicze, o dziwo. Natomiast teologia czy filozofia, która była wykładana, jeśli w ogóle była wykładana tymże studentom, okazywała się być bardzo mocno przesiągnięta nominalizmem, gdzie przede wszystkim podkreślano właśnie rolę woli. Woli Bożej jako tej, która determinuje i rozstrzyga o wszystkim. Natomiast katolicka odpowiedź, o którą na przykład walczył chociażby i formułował jej fundamenty święty Tomasz z Akwinu, była taka, że no owszem, jest wola Boża, ale ona jest przekazywana innym dzięki woli człowieka. Prawda? I okazywało się, że ze względu na to, że ten nominalizm po jakimś czasie doprowadził do takiego wolontarystycznego pluralizmu, czyli że w przededniu reformacji mieliśmy różne koncepcje na temat tego, czym jest Kościół, czym jest wiara, między innymi dlatego, że nie było solidnej bazy filozoficzno-teologicznej wykształceniu, a kładziono właśnie przede wszystkim nacisk na ten aspekt temporalny nauki, czyli właśnie kwestia własności, prawa, legalizmu. One final point before moving into our second, the second part of my talk. Just as an example, canon law thinkers of very great renown working for the papacy in the 1400s, I'm thinking of one particular very important figure at the moment, would argue that the will of the papacy was the thing that counted in terms of guiding the church both for faith, moral purposes on the one hand and practical on the other. And if the Pope's will was to abolish scripture, the Pope could do so. Also, even when you get into certain other phenomena that have a great influence in the late Middle Ages, mystical approaches towards dealing with union with God, and then humanist approaches towards dealing with towards explaining how to deal with God and man,
neither of these were very interested in trying to emphasize the importance of reason. In fact, rather the opposite, to try to emphasize the caprice or the free will of individuals, and then the irrational or non-rational mystical union. Wielu kanonistów w owym czasie kładło szczególny nacisk na wolę papieża, czyli że wola papieża jest tym ostatecznym i najważniejszym kryterium na temat czegokolwiek w kościele, prawda? I na przykład byli tacy, którzy twierdzili, że jeśli papież twierdzi, że należy obalić Pismo Święte, no to wola papieża jest ponad wszystkim, prawda? I to oczywiście prowadziło do błędnie pojmowanego mistycyzmu, co z kolei otworzyło drogę dla błędnie pojmowanego humanizmu, co w ostateczności doprowadziło do degradacji roli rozumu, intelektu, można by powiedzieć, w katolickiej refleksji. No i to oczywiście otworzyło drogę do tego drugiego punktu, o którym zaraz będę mówił. Moving into our second point, which is Luther's appearance on the scene and what comes from Luther, let me begin by just noting that the social tensions that I have spoken of as getting worse since the 1200s were particularly bad in Germany. The situation in Germany was particularly divisive, and Germany was one place where the papacy had a greater opportunity to be able to try to dominate naming of bishops to positions of importance in a way that no longer was possible for it in places like England or France. And then just before the appearance of Luther as a public figure on the scene, there was a kind of trial run battle which indicated just how easily all kinds of tensions that existed in Germany could be turned into a cause célèbre, a kind of a propaganda battle in which all different sides to an issue could fight out their hostility in front of a public interested in finding out what their hostility was all about. And this is a famous battle involving the humanist Johannes Reuchlin with his opponents, over all kinds of issues that show another non-rational element that had entered into the picture along with the development of humanist studies, which are magical studies. And magical studies which have as their central focus the manipulation of nature for the sake of gaining power over nature. Więc jak powiedziałem na początku, te, można by powiedzieć, napięcia czy turbulencje społeczno-polityczne były szczególnie widoczne na terenie dzisiejszych Niemiec. Był, można by powiedzieć, solidny grunt pod wystąpienie Lutra. Paradoksalnie między innymi dlatego, że wpływy papieża na terenach niemieckich były o wiele bardziej znaczące niż na przykład we Francji czy w ówczesnej Anglii, gdzie władza świecka miała o wiele więcej do powiedzenia. I to jest, można by powiedzieć, no, taki paradoks historii. Natomiast taki trzeci aspekt tej mojej wstępnej mowy na temat Lutra jest taki, że przygotowano też pewien grunt pod uprawianie propagandy religijnej. Trwały, można by powiedzieć, takie debaty społeczne, gdzie to przede wszystkim podkreślano rolę nieprawdy jako takiej, ale można by powiedzieć pluralizmu opinii. To widać chociażby w debacie, czy w debatach prowadzonych przez jakiego Reuchlina. Johannes Reuchlin, który był humanistą i którego wnioski w jakiejś mierze, można by powiedzieć, prowadziły do tendencji magicznych, czyli jak człowiek może zmanipulować naturę i nad nią zapanować. Czyli no, podejście jakby, no, nawet nie jakby, tylko bardzo niekatolickie. It's this world that Luther comes onto the scene in. And Luther has as his initial training, first as a lawyer and then in basic philosophical training, a training as a nominalist. He made it very clear that he had been trained in the nominalist school, which meant this school with an emphasis upon things
being the way they are based on the will of God and requiring a faith in understanding them rather than any kind of speculative reason. When he was at the University of Wittenberg, when he gained his position there, during the 15-teens, what happened is that he opted for changing his method of teaching from utilizing a nominalist philosophical approach to a humanist approach. And what humanism as an approach meant was switching away from the logical, the philosophical, to a literary text. And in Christian terms, what this means is switching to the Bible, switching to whatever church fathers are most tied to the Bible, switching to those who have got some sort of sense of presenting the dramatic human and divine interaction that Scriptures reveals to us. Więc Luther był kwintesencjonalnym nominalistą, miał wykształcenie prawnicze. Podczas swoich wystąpień w Wittenberdze, na Uniwersytecie w Wittenberdze, jego nominalizm, można powiedzieć, przekształcił się w humanizm, a to z kolei doprowadziło do literalnego odczytywania, no przede wszystkim Pisma Świętego, czyli całkowicie zdegradowana została wiedza spekulatywna i można by powiedzieć, no jakby cały dramatyzm związany jakby z nadawaniem kontekstu pewnym, no chociażby tekstom biblijnym, prawda? Chodziło o literalne, dosłowne odczytanie Słowa Bożego. Właśnie na tym gruncie nominalistycznym, który później go doprowadził do czystego humanizmu. The last element that enters into this picture is this experience that Luther talks about, his so-called tower experience, which seems to have been something that takes place over the course of a number of years after 1512. But what happens from this experience with him focused on Scripture is his conviction that he understands Scripture with reference to passages from St. Paul, which are all then going to lead lead him to build his understanding of the entirety of Christianity around the inability of the human person to do anything that can please God because of the total depravity, as Calvin calls it later, of the human person after original sin, and the necessity, therefore, of salvation as something coming from the outside, coming solely through the grace of God. Więc szczególnie po 1512 roku Luther, odczytując dosłownie Pismo Święte, odczytując chociażby w sposób literalny listy świętego Pawła, dochodzi do wniosku, że człowiek tak naprawdę nie jest w stanie służyć w sposób wystarczająco, można by powiedzieć, chrześcijański Panu Bogu, że łaska przychodzi z zewnątrz, na nią nie mamy żadnego wpływu i zasadniczo my od siebie nic nie możemy zrobić, żeby Pana Boga w jakikolwiek sposób zadowolić. Now Luther was not fully aware of where this was all going until what happens is it becomes a public controversy with the question of indulgences from 1517 onwards. And the reason why indulgences would become an issue of importance is because if you start to interpret everything in your understanding of Christianity on the sinfulness of the individual, the impossibility of the individual to have any freedom to do anything to work with the grace of God to please God, and the necessity of salvation coming entirely from the outside, there's no way that any individuals can aid other individuals and work together with the grace of Christ in the context of the mystical body, as the whole doctrine of indulgences is based upon. Więc jego reakcja, chociażby właśnie na kontrowersje związane z odpustami, wynikała między innymi z tego, to było logiczne podejście, trzeba powiedzieć, ze strony Lutra, ponieważ wierząc, że człowiek nie może innemu człowiekowi w imię Boga udzielić odpuszczenia grzechów i w związku z tym
jakby eliminacji kary, która go czeka po śmierci, te odpusty wydawały mu się całkowitym absurdem, ponieważ człowiek w żadnej mierze nie ma wpływu na to, czy ktoś jest w stanie łaski, czy nie jest w stanie łaski. Po prostu Luther całkowicie odrzucał tę naukę katolicką. At this point what I would like to do is I would like to read two quotations which capture, I think, very, very well what it is that Luther now does. What Luther now does and what it is that has the great impact that is going to, in effect, dissolve the entirety of Christian society. Because all of what he is going to do now is based upon his belief on faith that he knows what the will of God is, and can interpret everything in the entire Christian message on the basis of one principle, the principle of the total depravity of the human soul. Shall I read these quotations? These are the ones I gave you. The first of these is from the English historian Philip Hughes. And I think this is very, very valuable in understanding what Luther did. Because he doesn't come out of nowhere. He pulled all of these anti-rational tendencies together and is now able to popularize them. And this is what Philip Hughes says. He says, all those anti-intellectual, anti-institutional forces that had plagued and hindered the medieval church for centuries, whose chronic maleficent activity had in fact been the main cause why we, as we are often tempted to say, why so little was done effectively to maintain a generally higher standard of Christian life. All the forces that were the chronic distraction of the medieval papacy were now stabilized, institutionalized in the new Reformed Church of Luther. Enthronement of the will as the supreme human faculty, hostility to the activity of the intelligence in spiritual matters and in doctrine, the ideal of a Christian perfection that is not possible with sacraments and is independent of the authoritative teaching of clerks. All of this is now collected together by Luther. And Hughes ends this by saying, all of the crude, backwoods, obscurantist theories, bred of the degrading pride that comes with chosen ignorance, the pride of men ignorant because unable to be wise except through the wisdom of others, now have their fling, Luther's own special contribution, over and above the key doctrines which set all this mischief loose, is the notion of life as radically evil. And then the other quotation is from a much more recent historian of the Protestant Reformation. This is, if I can find it here, this is the historian Ewan Cameron in a book called the Protestant Reformations or the European Reformations. The unique quality of the Protestant Reformation, this is Luther he's talking about in particular, consists in that it took a single core idea. It presented that idea, that's the idea of total depravity, to everyone, and encouraged public discussion. It then deduced the rest of the changes to teaching and worship from that idea. And finally, it tore down the entire fabric of the institutional church and built it again from scratch, including only what was consistent with and required by the basic religious message. That is to say, doctrine was subject to public debate. The test of the value and rightness of any religious act was its conforming to one fundamental dogma, that of total depravity. And religion was simplified by a complete rebuilding of the structure of Western civilization. Because based on Luther's central idea, there is no need for any church, any sacraments, any social institutions to aid the individual to reach God, because nothing, including the individual's own private efforts, are capable of making him reach God.
Więc pan profesor przedstawił dwa bardzo istotne cytaty. Pierwszy od angielskiego, pochodzi od angielskiego historyka Philipa Hughesa, który generalnie rzecz ujmując stwierdził, że te całe, te wszystkie antyintelektualne, antyracjonalne tendencje, to co dziś byśmy nazwali, można by powiedzieć w sposób taki ironiczny, takim intelektualnym ciemnogrodem w średniowieczu, inni może posłużyliby się terminem pszurostwa w jakiejś mierze, czyli że to zacofanie średniowieczne wyrażające się w tych licznych antyracjonalnych, heretyckich tendencjach wybuchły niejako w lutrze. I co ciekawe, to co odwracało uwagę papiestwa w okresie mediewalnym, czyli te wszystkie kwestie właśnie legalizmu, proceduralizmu i tak dalej, to wszystko znalazło swoje odbicie właśnie w lutrze, który w jakiejś mierze przejął te negatywne tendencje na swój własny grunt. I drugi historyk, to jest też historyk reformacji, niejaki Cameron, stwierdził, że ta jedna podstawowa zasada Lutra, a mianowicie mówiąca o całkowitym upadku, o całkowitej deprawacji ludzkiego stanu, że cała religia Lutra była właśnie oparta na tej podstawie i w związku z tym niepotrzebny był już żaden mediator, ktoś, który pośredniczył między Bogiem a człowiekiem, czyli Kościół, instytucja wykładająca, interpretująca Słowo Boże, ponieważ tak czy owak ta interpretacja jest mu całkowicie niepotrzebna, gdyż decyzja o jego przeznaczeniu wiecznym niejako już zapadła, a człowiek jest totalnie zdeprawowany i tak czy owak taka interpretacja na nic mu się nie przyda. I jeśli popatrzy, to właśnie Cameron podkreśla w swoim cytacie, że ta deprawacja ludzkiego stanu w jakiejś mierze była też odbiciem deprawacji autora tejże religii, czyli luteranizmu. Now, the next step in this whole picture that's important to note is how is it that this ideological principle, this is an ideology now, which we're dealing with. We're not dealing with, in effect, listening to the text of the scripture in all of its complexity, but listening to the scripture in light of this one guiding principle, which, by the way, Luther says he has to use in order, and I think this is a very telling phrase, to force scripture to say what it wants to say. Więc to, co Luther zaproponował de facto, jest czystą ideologią. Jest czystą ideologią, ponieważ jest to patrzenie na Pismo Święte przez filtr właśnie tej całkowitego upadku, tej deprawacji stanu ludzkiego i duszy ludzkiej. I w związku z tym, jak to Luther w pewnym momencie określił, on chce, aby ludzie widzieli, że Pismo Święte, inaczej, on chciałby ukazać to, co Pismo Święte tak naprawdę chce powiedzieć człowiekowi. Czyli, że on będzie tym interpretatorem, pomimo tego, że odrzucał interpretatora czy jakąś instytucję pośredniczącą, i on chce pokazać człowiekowi to, czego samo Pismo Święte nie jest w stanie człowiekowi ukazać. Czyli on będzie, można powiedzieć, w sposób taki ultraliteralny starał się odczytywać księgi skrypturalne. Who is going to stand in the way of this? Bishops who are not present in their diocese, bishops who have no sense of theology, bishops who have no sense of pastoral activity, priests who are struggling to gain a benefice or to try to find a way to survive on a piece of one that has been allowed them as a kind of rental that they can use to survive. How are they going to fight against this when they don't understand how to deal with theology? They've lived in a world in which theological questions have not been approached from any speculative angle, and now with Luther, they're being given a heretical theological position. Also, those listening to this, those listening to Luther, are they hear one thing when they hear Luther, a man who claims that he is simply trying to give the words of the gospel to the people around him. Gospel Christianity, evangelical Christianity is his main theme, and these are good words in the Christian world, and what ends up happening is everyone who hears Luther
in those first years after Luther becomes a public figure interprets Luther in the way they want to interpret Luther. Everyone sees in Luther a symbol of the particular cause that he wants to defend. So if Luther gets in trouble with Rome, and you are someone who is upset with papal interference in your local diocese, Luther is merely the anti-papal figure without necessarily being anti-Catholic. If you are somebody who is a humanist, who is interested in looking to the texts rather than philosophy, Luther is a great humanist, defender against the obscurantism of scholastic thought. Or, very importantly, if you are a bishop who has no interest in being a bishop, or you're a city council, or a prince, who has been engaged in endless legal struggles over property questions as to who really owns this benefice that you fight with Rome over and with one another over, Luther now gives you a means of getting rid of all of the problems that are involved, because there's no need for a church. The church as a whole is just simply the whore of Babylon. It's not needed in terms of its sacramental cycle and its guidance to individuals who cannot please God and have to throw themselves simply on God's mercy. And Luther gives you a means of simply ridding yourself of all of your competitors for the property that you think of your position solely as being connected with. And if you're a bishop, this would enable you to transform yourself into a secular prince. I można zadać pytanie, paradoksalne, skąd miała przyjść ta opozycja katolicka, biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ówczesnego katolickiego kleru właśnie z ową degradacją spekulatywnej filozofii, z degradacją prawdziwie katolickiej teologii. No, Luther miał, można powiedzieć, ułatwioną drogę do władzy, do wpływów, prawda? Ponieważ nie spotkał się z żadną poważną opozycją ze strony tak słabo wykształconego kleru. A posługiwał się wobec prostego ludu hasłami, które brzmią no, dosyć chrześcijańsko, czyli ewangelikalizm, Biblia, Słowo Boże, pojęcia, które są bliskie każdemu katolikowi, twierdząc równocześnie, że to on tak naprawdę jest depozytariuszem tej prawdziwej interpretacji, która w jakiejś mierze została właśnie zniszczona czy zniekształcona przez tych biurokratów kościelnych, którzy zajmują się tylko i wyłącznie kwestiami własnościowymi. I pewnym grupom społecznym, nawet Luther po jakimś czasie, dał pewien pretekst. I tak samo jak Luther na swój sposób interpretował chociażby wykładnie Pisma Świętego, zaczęli pojawiać się ludzie, którzy na swój sposób zaczęli interpretować Lutra. I tak na przykład humaniści stwierdzali, że no tak, nas nie interesuje filozofia, tutaj znalazł się człowiek, który interpretuje Pismo Święte w sposób literalny, no prosty geniusz, nie ma potrzeby już istnienia Kościoła. Z kolei biskupi nawet niektórzy znaleźli w Lutrze doskonałą wymówkę do porzucenia kapłaństwa i stania się częścią, można by powiedzieć, świeckiego establishmentu. Byli też oczywiście władcy świeccy, którzy twierdzili, że daje nam doskonały powód do odrzucenia Kościoła, do przejęcia majątku kościelnego, daje nam solidne chrześcijańskie uzasadnienie i nie widzimy żadnej opozycji. Więc ta lawina bardzo szybko się uruchomiła i tak samo jak Luther zaczął interpretować Biblię na swój sposób, tak samo inni zaczęli interpretować z kolei Lutra na swój sposób, na swoją korzyść. In the course of the 1520s, after this initial spread of Luther's ideas, it began to become clear to people that Luther did not necessarily mean what they thought that he meant. And Luther, in the course of the 1520s, discovered that his basic, what I'm calling ideological principle, on whose grounds he interprets all of Scripture, is interpreted and developed logically by more radical people than himself, to himself down directions that he does not think that it ought to go. So that as a consequence, the 1520s are like an agape that breaks up into bitter hatred. Now Luther
does carry the logic of his argument to a certain degree down a pathway which is very, very is horrifying to Catholic ears. And perhaps I should just read this little point of his about the Mass. I declare that all the brothels, all the manslaughters, murders, thefts, and adulteries have wrought less abomination than the papish Mass. Because it's the idea that it's a thank offering and a sacrifice that the human person can enter into. W latach 20. XVI wieku z kolei zaczęli pojawiać się radykalni uczniowie Lutra, którzy nawet przerazili mistrza, ponieważ on uważał, że no, ze swoimi różnymi doktrynami poszli zbyt daleko. No ale to doprowadza między innymi Lutra do stanowiska no, ultra antykatolickiego, gdzie między innymi tutaj pan profesor przytoczył no, bluźniercze wręcz słowa Lutra na temat Najświętszej Ofiary, gdzie twierdzi, że wszystkie zbrodnie ludzi od, niemalże od początku świata, całe zło, które istnieje na świecie, mimo wszystko nie jest tak złe, nie jest tak skandaliczne jak papistyczna, msza papistyczna ofiara. But beyond certain quite radical developments in Luther's own thought, Luther proved to be rather conservative in character and did not share the willingness to apply his logic to other aspects of scripture that people like Zwingli or Thomas Münzer or for that matter Calvin later on was willing to do, especially with the initial issue of the real presence and the being the actual body and blood of Christ that was being consumed in the Eucharist. Luther was very much horrified by logical developments of his own argument, but they continue. And what both Luther, as the more conservative figure, and then the radicals, as I would argue, the more logical in their approach, realized is they both needed political support in order to be able to protect their particular interpretations of this basic ideological principle. And a kind of symbiosis is created where political leaders who need this radical position in order to justify their domination over the pre-existing church are tied to the ideology in ways that they might not appreciate in the long run. And then the thinkers who are at the basis of it are tied to political authorities who they might not necessarily want to follow in every regard. Więc okazało się z czasem, że Luther, pomimo tego, że miał logicznych, można powiedzieć, uczniów, którzy doprowadzili jego doktryny do logicznej konkluzji, chociażby Zwingli czy Calvin, okazał się bardziej konserwatywnie nastawiony wobec własnej doktryny. W tym sensie, że pomimo formułowania pewnych radykalnych tez, wcale nie śpieszyło mu się, żeby je wprowadzać w życie. I tak na przykład jego początkowe poglądy, chociażby na kwestię Eucharystii, no nie budziły raczej zbyt daleko idących kontrowersji. Dopiero właśnie jego następcy doprowadzili to do tej konkluzji, która w jakiejś mierze już została zapoczątkowana. Teza, która została zapoczątkowana, została doprowadzona przez nich do logicznej konkluzji. Natomiast okazało się z czasem, że ci apostołowie Lutra, aby utrzymać pieczę nad swoją doktryną i rozszerzać ją, potrzebowali pewnej politycznej protekcji. A to było na rękę oczywiście niektórym reprezentantom świeckiego establishmentu, którzy właśnie chcieli pozbyć się starego katolickiego rzymskiego kościoła, który chociażby mieszał ich w kwestiach własnościowych, biurokratycznych, nominacyjnych. I don't have to tell anyone in this audience that what this then gave birth to were innumerable varieties in terms of applying the logic of Luther's central principle or stopping it wherever it is that people willed that it be stopped. And the way in which the particular positions, more radical or more conservative, are going to be defended are ultimately by either recreating some sort of
speculative theology that does not fit together with the starting principles of Protestantism, or by simply asserting that this is the will of the particular group involved and the particular political authorities that are connected with it. Więc została uruchomiona właśnie lawina, która dokonywała swoistych, można by powiedzieć, mutacji, ponieważ w miarę jak mijały lata, ci radykalni uczniowie Lutra, którzy doprowadzili skądinąd jego tezy do logicznej konkluzji, oddalali się od pierwotnego Lutra i czasami oddalili się do takiego stopnia, że nawet w luteranizmie czystym nie znajdowali jakby uzasadnienia dla swoich nowatorskich tez. I oczywiście po jakimś czasie trzeba było powiedzieć, że no, może nie zgadzacie się jako pewna społeczność na to, co ja wam wykładam, no ale taka jest prawdziwa wola Boża i stąd ta polityczna pretekcja nabiera teraz szczególnego znaczenia, prawda? Czyli każdy region, można by powiedzieć, rządzi się własnymi religijnymi regułami. Allow me to make one final comment before moving on to my last point about the further development of Protestant thought in a way that will help to lead me to my final conclusion. And I should tell you right now that the final conclusion is that all of the fine-sounding gospel language hides ultimately a possibility for the triumph of nothing other than the human will, not backed by rational thought, in the name of the will of God, or once you lose your faith, the will of nature, or the mechanisms of nature. Więc w ostateczności, zanim jeszcze przejdę do mojej konkluzji, do ostatnich stwierdzeń, chciałbym powiedzieć, że to, do czego prowadzi protestantyzm, luteranizm, w ostateczności to jest tak naprawdę arbitralność woli ludzkiej. Gdyż no, wszystkie inne kryteria, w szczególności kryterium właśnie rozumowe, są odrzucane i w ostateczności liczy się tylko i wyłącznie czysta ludzka wola. This one step is necessary before getting to my conclusion, and it involves efforts to try to escape from the endless divisions inside the Protestant world. And these divisions badly affect Luther's evangelical Christianity, even in his lifetime, but they affect the rest of the Protestant world as well. And Protestants, by the time you reach the 1600s, already there were Protestants earlier that were upset by these developments, but by the 1600s definitely, were horrified by the way in which their divisions allowed Catholics to regain their position on the one side, and then after the arrival of people like Spinoza onto the scene, for atheists to start to be able to make their case based upon the absurdity of all of these Protestant divisions. Więc doszło do takiej absurdalnej sytuacji, że w XVII wieku ze względu na mnogość tych sekt protestanckich ułatwiona została katolicka kontrreformacja, co Lutera, co protestantom, heretykom było bardzo nie na rękę, ponieważ dzięki tym różnicom istniejącym właśnie w protestanckim ciele religijno-politycznym pozwoliło to na lepszą konsolidację Kościoła katolickiego, który jednak ma zasadę jedności w swoim sercu. A z drugiej strony, poprzez pojawienie się takich osób jak Spinoza, uaktywnili się ateiści, więc protestanci znaleźli się, można by powiedzieć, w takiej sytuacji dualistycznej wojny. Z jednej strony papiści katolicy, a z drugiej strony ateiści, którzy nomen omen budowali swoje liczne koncepcje i doktryny, między innymi na podstawie protestanckich przesłanek. This leads us to the very broad, and it's a very complex subject, of what's called pietism. And then the influence of pietism, in particular, in Prussia, on the one hand, and countries that were very, very much in awe of the great success that Prussia experiences by the time you get into the 1700s, and on the other hand, the experience of the English and the Americans, the Anglo-American experience. Now, very briefly, because I am running out of time here, I'm known for taking too much time, but very briefly, those people who are called pietists were upset by the way in which the personal experience of the Christian
in his encounter with Christ in his daily life was being drowned in all of these doctrinal battles that were capable of being used for political purposes as well. So that the person who is a pietist argued, generally speaking, that there was a need to escape from these doctrinal battles, to focus solely on living the Christian life on a daily basis, which you had a responsibility to live, regardless of whether or not your good actions actually aided you in getting to heaven or not. God commands you to do these. That it is this living of a pious Christian life which is the only thing that counts. And the argument was that this is something that we all agree upon, what the nature of the pious Christian life is. There is no debate over what Christian charity means. And this, then, becomes the sole guide to what it is that should shape what Christianity means. I can go on further. Okay. Now, how does this get translated into Prussia or the Anglo-American experience? Well, what happened is that one form of pietism was a form of pietism that was very, very much appreciated by Friedrich Wilhelm I of Prussia in the early 1700s. And it was a form of pietism, especially guided by a man named August Hermann Franke, that argued that what was needed was a deeply disciplined, organized teaching of the Christian soul from the earliest youth of the fact that it was his duty to focus on living a life of tremendous dedication to his neighbor and to doing what was necessary for the sake of his neighbor. And that this work of pious activity on a charitable basis towards one's neighbor was needed in order to escape from temptations to abandon faith. And that you knew that you were doing God's will by the success that you had in your various charitable activities. And Friedrich Wilhelm I in Prussia, in effect, adopted the non-doctrinal pietism connected with this as a means of escaping battles between Lutheran and Calvinist Christians in Prussia, and he himself comes from a Calvinist background, allowing everybody to be united on the basis of work charitably for one's neighbor, and then impressing upon the Prussian population and the army and the civil service that what was a charitable action in a Christian sense in a poor and very unpopulated country like Prussia was devotion of everyone towards the common cause of the Prussian state, which could show that it was blessed by God by victories that it wins in battle. And what that then does is it ties the state and the cause of the state and the creation of a disciplined population for the sake of the cause of the state to that of God, and in a way that tells you that this is obvious and there's no way that you can go back to any kind of doctrinal guidance to judge whether you've made a mistake or not. Because that doctrinal reference is what causes division. Shall I go on with the angle? Okay, I'll go. Yeah. Więc skupię się na końcu właśnie jakby na doświadczeniu angloamerykańskim i na doświadczeniu takiego pruskiego pietyzmu, który przejawiał się między innymi w tym, i było to bardzo popierane właśnie przez Fryderyka I Wilhelma, gdzie twierdzono, że pomimo pochodzenia kalwińskiego Fryderyka I, że aby odejść od sporów doktrynalnych, które już są tak zawiłe, już tak daleko zaszły, że nie jesteśmy w stanie niczego rozstrzygnąć, co by miało jakikolwiek sens, powinniśmy się skupić na najbardziej podstawowej prawdzie chrześcijańskiej, czyli że czynić dobrze swoim bliźnim. Dzieła miłosierdzia, dzieła dobroczynne, dzieła charytatywne zasadniczo. Odrzućmy doktrynę i skupmy się na tym, co jest oczywiste dla każdego chrześcijanina, czyli że po prostu mamy żyć po chrześcijańsku. A co oznacza żyć po chrześcijańsku? Czynić dobrze swoim bliźnim. I to przekształciło się w pewien, można by powiedzieć, model
dobroczynnej działalności, gdzie po jakimś czasie nadawano to pewną etatystyczną interpretację na takiej zasadzie, że państwo pruskie stawało się powoli jakby ubóstwione, ponieważ działalność na rzecz bliźniego w ostateczności była też w jakiejś mierze działalnością na rzecz państwa, a Pan Bóg błogosławi Prusom poprzez liczne zwycięstwa, chociażby militarne. No i stąd wniosek, że ta forma życia chrześcijańskiego na terenie skądinąd małego państwa, jakim były Prusy, oznacza, że tak naprawdę tutaj dopiero mamy do czynienia z prawdziwym modelem chrześcijańskiego życia, a nie te wszystkie spory luterańsko-kalwińskie, a tym bardziej katolickie. Bear with me a few minutes because jeszcze parę minut. Because I have to get this other element in before I can finish the whole argument. Prussia had two religious interpretations to deal with, and was a country that was exposed to constant military, constant warfare. England and the new United States was a place that had many, 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 many different religious denominations to deal with, and were not as immediately exposed to any kind of military threat that could make a charitable work one person for another seem to be tied with the activity of the state. So that the way in which the whole Protestant pietist development took place in the Anglo-American experience was very much different from in Prussia. What happened is that after the English Civil War, in the later part of the 1600s, which was bitter and tremendously chaotic, the experience of the English in the Civil War. One observer in England called England the United Kingdom of Bedlam at the time because of the madness of it all. And very pious Protestants wanted, once again, to avoid doctrinal battling. But in England, the way to avoid doctrinal battling of this sort was not necessarily by means of the perhaps much more easier unification of two groups, but by just in effect simply allowing all of the many, many, many groups that were professing different Christian confessions, all of them to have a religious tolerance. But the reason for the religious tolerance is not because of your deep love for their different doctrinal perspectives, but the realization that if you have many, many different religious groups fighting with one another freely, that none of them can ever win. And this is what a man like Voltaire and then James Madison, who is basically the writer of the American Constitution, understood. And in Voltaire's words, if you have one religion, you have a tyranny. If you have two, you have potential warfare. But if you have 1,000 that are able to blossom, they all check and balance one another out. They are all reduced to private phenomenon. And then the public sphere is left to go its own way. Więc ta różnica między doświadczeniem angloamerykańskim w porównaniu z doświadczeniem pruskim polegała na tym, że w Prusach istniały, można by powiedzieć, na terenie Prus istniały dwie interpretacje religijne, co implikowało pewne napięcie społeczne. Natomiast mnogość przecież tych wyznań było tysiące na terenie właśnie Anglii i, no może tysiące, nie setki, na terenie Anglii i ówczesnych młodych Stanów Zjednoczonych, że doszli ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych, w szczególności Madison, zresztą Rousseau to już próbował w Europie, do takiej konkluzji, że no jedna religia nie może panować na terenie danego państwa, bo to oznacza tyranię. Dwie religie konkurujące ze sobą też nie za bardzo, bo dojdzie do wojny. Natomiast jeśli mamy, no powiedzmy, setki tysięcy wyznań na terenie jednego państwa, no to wszystkie się równoważą. Check and balance, jak to mówią Anglosasi, prawda? I wówczas religia jest tylko i wyłącznie fenomenem w sferze prywatnej i w żaden sposób nie wpływa na sferę społeczną. I generalnie panuje harmonia i spokój, gdzie każdy może sobie prywatnie dyskutować na temat prawdziwości bądź jej braku danego wyznania religijnego. Więc taka, można by powiedzieć, w sposób generalny była różnica między doświadczeniem angloamerykańskim a pruskim.
Then again, as pietists, because there are people with a pious Christian faith who are involved in this, they argue that these doctrinal battles don't mean anything anyway, and it happened that the influential pietist-inspired people in Britain also were among the great scientists of the 1600s and the early 1700s. Robert Boyle, the chemist, Isaac Newton, cooperating in the Royal Society based on Francis Bacon's ideas that cooperative scientific ventures would yield immense benefits for mankind as a whole. And this whole group of pietists then argues that the true Christian shows that he is doing God's will by working with the obvious creation of God, which can be shown to be his creation by the brilliance of its harmony and its machine-like characteristics that only a master engineer could possibly have created, and that the true Christian, therefore, develops his Christian life by means of working cooperatively, scientifically, to build up what we can know and then do with nature to put at the service charitably of our fellow man. So that the religious Christian activity becomes the scientific technological endeavor. And meanwhile, everyone still goes to his church and worships at his liturgy as he sees fit, but is doing his true Christian duty in his work with nature. Now, one final element here, and then I can finally make my conclusion to this whole overlong argument of mine, and that is that along with these pietist-minded, scientific-minded people disturbed by doctrinal arguments, there was another group that was involved in the so-called Glorious Revolution in England that created religious tolerance, a weak religious force as a result, and a weak state, because the military argument did not work in England like it worked in Prussia. And that is the group of individual private property owners who do not want religion and the state to interfere with their property, with taxes and with burdens of various moral responsibilities. And what I'm ultimately arguing here is that there develops in Prussia and in the Anglo-American experience a similar kind of problem. Because what develops here is, first of all, the argument that we don't want to get involved in talking about doctrines. All right, so that's gone. Because those who argue doctrines are divisive. They're not integrating themselves into the unified charitable system that we're creating here. We all know what the Christian's duty is. There's no debate over it. It's common, cooperative, charitable activity. But that common, cooperative, charitable activity in Prussia ends up meaning what the state wants and what the state needs. And in the Anglo-American experience, it ends up meaning what individuals want using the machine of nature. And that can mean whatever is good for my property interests, or it can mean whatever it is that I learn from the machine of nature that can make me grow as a personality, as John Locke would argue, in the most complete way, but with no ability to refer it back to doctrine. Więc zanim przejdę do konkluzji, już obiecuję, że już będę konkludował, chciałbym jeszcze powiedzieć, zwrócić uwagę na pewien nurt, który pojawił się w Anglii, był, którego przedstawicielami byli m.in. Boyle i Newton. To byli, no można by powiedzieć, też kwintesencjonalni pietyści, którzy stwierdzali, że aby prowadzić prawdziwe chrześcijańskie życie, trzeba właśnie współpracować z tą piękną naturą, światem naturalnym stworzonym przez Pana Boga, odkrywać jego tajniki i aby doszło właśnie do takiej no, kooperacji na linii człowiek-natura i w ten sposób, zgłębiając tajniki natury, oddajemy chwałę Bogu. Czyli tutaj no, można by powiedzieć, że wyśmiewano jakiekolwiek nawet aluzje do możliwości prowadzenia sporów doktrynalnych, bo wszystko zasadniczo sprowadzaliśmy teraz do techniki i do odkryć naukowych. Jakieś
dysputy doktrynalne to była kwestia tych zapyziałych papistów w Rzymie, prawda? Natomiast po chwalebnej rewolucji dodatkowo w Anglii pojawiła się grupa takich, można by powiedzieć, chrześcijańskich antypaństwowców, którzy bardzo przejęci byli tym, że państwo nie ingerowało w życie gospodarcze, nie ingerowało w kwestie własnościowe i żeby generalnie państwo było jak najmniejsze, jeśli w ogóle. Natomiast byli bardzo nastawieni na eksponowanie i podkreślanie, i to się później oczywiście przełożyło na doświadczenie już północnoamerykańskie, woli jednostki jako przejawu woli Bożej, czyli że jednostka wie najlepiej, co jest dla niej dobra, brzmi znajomo, i w związku z tym jest to pewien swoisty wyraz też woli Bożej. Natomiast w Prusach, ze względu na to, że tamta dobroczynna praca czy działalność chrześcijan w ostateczności miała przyczyniać się do wzmocnienia państwa, oznaczało to, że to państwo pruskie jest wyrazem woli Bożej. Czyli mieliśmy po prostu jakby dwa rodzaje wyrażania się woli Bożej. Jeden sposób to sposób kolektywny, a drugi to sposób indywidualistyczny. Jeden w Ameryce, drugi na terenie Prus. So God's will becomes the obvious Christian activity of the Prussian state, or the obvious Christian activity of the scientist, the technocrat, or the individual as such. And in a book on Pietism and the rise of modern Prussia, Richard Gawthorpe says this, because he combines together the Prussian and the Anglo-American experience, and he says this: although the Prusso-German path toward modernization was characterized by an unusual degree of primacy given to collective state power, its difficulty, the difficulty of modernity, will elude us if we fail to focus on the Promethean lust for material power that serves as the deepest common drive behind all modern Western culture. And I'm arguing that is unleashed and given the opportunity to root itself in life because of the ideology that emerges from Luther. Historyk Gawthorpe poczynił taką obserwację w odniesieniu właśnie do Prus, że zasadniczo niemiecka droga do modernizacji tak naprawdę była formą prometejskiej rządzy władzy. I to, co ja, pan profesor, chcę uargumentować i uzasadnić, to jest to, że cała ideologia Lutra doprowadziła zasadniczo do tego, że cała cywilizacja zachodnia, współczesna, jest przesiąknięta rządzą władzy. Finally, my last point here. Ostatni punkt, obiecuję. And I mean it. Finally, as I argued at the beginning, there is in the 1400s and early 1500s a serious recognition on the part of Catholics that a Reformation is needed. A lot of Catholics who were aware of this had very utopian ideas about how this would be carried out, and often tied to the same legal administrative vision that existed for a while. If only the proper law was passed by a pope or a council, then from head to bottom, the church would be reformed. And those who had, as far as I'm concerned, the proper understanding of what a true Reformation would be based upon, and which Trent began to operate but did not complete and could not complete, because the pressures that I've been mentioning existing in the 1300s and 1400s were made worse by Luther and the Protestants, so that you always had them to deal with. But the proper Catholic reform, of which there were many examples in the 1400s and 1500s, are those who said that what was needed is yet a deeper understanding of the mystical body of Christ, a deeper understanding of ecclesiology, one that incorporates all the different aspects of human life, not purely the legal, not purely the philosophical, not purely the rhetorical, not purely the mystical, but all. And one of the greatest saints
behind a very powerful segment of this reform movement is St. Catherine of Genova, who died just before Luther, who had a powerful experience of purgatory, of kind of vision of purgatory, and taught all those who followed her that the only way for a Catholic Reformation, in effect, to take place is for every Catholic in his particular field of life to look upon himself as constantly in the face of Christ. And a bishop, or a priest, or an abbot, or a layman, a merchant, or a political leader, who is not viewing his position in a legal or a property sense, but as a man with a special activity to conduct that he has to answer to Christ for, that this is the pathway to understanding reform. Because any purely legal reform will have everybody out there looking for the loopholes in the law and not the real matter that's important, which is transformation in Christ. One of her followers became pope, and was a rather ferocious pope, actually, Pope Paul IV, who did rather dramatic things that you might ask me about in question and answer period. But Trent found it difficult to handle all of these problems and left many problems to be dealt with in the future. And also, as I said, had to live in a world, and Catholics had to live in the world, where all of the existing problems were made worse because of Luther and Luther's impact and Protestant responses to all of the difficulties that emerged from these, and Catholic states, and even the Catholic Church as such, ended up being so overawed by the successes of Prussia militarily, and of Britain economically, and of the way in which their pietism and their Newtonian approach seemed to fight off atheism, that they ended up being susceptible to thinking that the only way to go was down that direction of backing away from doctrinal concerns, focusing on the purely moral, attempting to do what seemed to gain God's blessing the way Prussia and Britain and then America gained God's blessing. There was a reaction that tried to reaffirm the need for a deeper doctrinal sense, a deeper sense of the mystical body of Christ that characterized the life of the church from the, say, mid-19th century to the mid-20th century. But then that became drowned in yet another wave of feeling as though what one needed to do to fight off the evils of atheism was to look at this more practical-minded, non-doctrinal approach that, by this point, America was the great example of. But my argument is that that non-doctrinal approach simply allows for whoever it is that has the strongest wills and the strongest influence in this particular parish or that particular diocese or this particular country as a whole to make it seem that whatever it is that works as far as they understand a successful venture being beneficial ends up determining what Catholicism is and what God's will is and also what our response to Luther should be in 2017. So that our response to Luther now is just as bad as the response of people to Luther in 1517. We do not know theology. We do not know philosophy. What we know is what works, what's successful, and what we want, either as a communist or a capitalist or a sex maniac or anything else that you could imagine. It is the triumph of the will that is disguised underneath a kind of friendship for all religious visions which are only merely nicely acting charitably with one another. Let me end for real with a citation from Louis Vuillot. Do you want to explain that? No, let me give you a cite. That's cite, and I'm happy to that. Okay, I'll finish literally with the citation. Więc, jak już mówiłem na początku, byli katolicy
w okresie Lutra, w okresie soboru trydenckiego, którzy rozumieli, na czym ma polegać prawdziwa katolicka reforma. Była taka wielka święta, święta Katarzyna z Genui, która twierdziła, że ona miała takie dosyć głębokie przeżycia wewnętrzne, która twierdziła, że każdy katolik, niezależnie od jego stanu, kapłan, władca i tak dalej, prawnik na przykład, musi patrzeć w oblicze Chrystusa jako swoiste, można by powiedzieć, jako sędziego po prostu, prawda? Jako pewne lustro, które będzie oceniało jego postępowanie moralne. W tym sensie, że wszystko miało być kryterium Chrystusowe. I zasadniczo, jeśli mielibyśmy określić, do czego dążyła ta prawdziwa katolicka reforma, to można by powiedzieć, że dążyła ona do głębszego pojmowania mistycznego ciała Chrystusa. Czyli, że chrystusowe spojrzenie właśnie, o którym mówiła święta Katarzyna z Genui, obejmuje wszystko, całe spektrum życia osobistego, społecznego i politycznego. Można by powiedzieć, że słabość katolików czy słabość katolickich państw w reagowaniu na luteranizm polegało właśnie na tym, że nie było tego, co dzisiaj w jakiejś mierze można by nazwać katolicką doktryną społeczną. Ludzie nie wiedzieli, jak na to reagować i w jakiejś mierze nawet Sobór Trydencki, pomimo swojego doniosłego charakteru, nie był w stanie przedstawić, można by powiedzieć, holistycznej wizji tego, jak powinniśmy odnosić się do tego, co zostało zaproponowane przez Lutra. I w konsekwencji doprowadziło to do takiej sytuacji, że katolickie państwa, patrząc na sukces materialny Anglii, na zwycięstwa militarne i potęgę Prus, na później na Stany Zjednoczone, gdzie podkreślano przede wszystkim moralność, niekoniecznie różnica doktrynalna, ale mówiono dużo o moralności, szczególnie w tym wymiarze purytańskim, te katolickie państwa zaczęły postępować w sposób bardzo pragmatyczny, czyli odrzucając na bok kwestie doktrynalne, no bo one przecież nie pomagają w pragmatycznym dojściu do potęgi politycznej, ekonomicznej, wojskowej. Więc ten swoisty pragmatyzm zainfekował również katolickie myślenie. I trzeba zauważyć, że ta reforma katolicka, czy myślenie przybliżone do takiej reformy katolickiej, pojawiło się gdzieś mniej więcej w XIX wieku i też z początkiem XX wieku były widziane jego objawy. Natomiast no, trucizna modernistyczna, która pojawiła się w wieku XX, zaczęła znów mawiać katolikom, że ale wy przecież musicie być pragmatyczni. Widzieliśmy to na Soborze Watykańskim II, prawda? Ameryka u szczytu swojej potęgi. Patrzcie, jak pragmatycznie, jak wspaniale się rozwija. Skupmy się na tym, co przynosi skutki. I znów doktryna na bok, ekumenizm, no i oczywiście podkreślanie moralności, chociaż nawet i z tym mamy dzisiaj problemy. I jak powiedział słusznie profesor Rao, że reakcja chociażby Stolicy Świętej dzisiaj na rocznicę buntu Lutra wynika właśnie z tego, że myśmy wtedy nie odrobili tych lekcji. Czyli, że my nadal nie wiemy, jak odpowiadać Lutrowi, oczywiście w warstwie holistycznej. No bo owszem, są katolicy myśliciele, którzy wykładają ortodoksyjną katolicką wiarę, ale niestety władza najwyższa w Kościele reaguje w sposób skandaliczny na propozycje hucznych i radosnych obchodów rocznicy wystąpienia Lutra, ponieważ nie ma tego instrumentarium, nie ma właśnie tych narzędzi, które mogłyby zdemaskować kłamstwa Lutra. To, czego właśnie brakowało wtedy, teraz to przeżywamy ponownie. Nadal katolicy stoją, rozłożone ręce i nie wiemy, co robić. No, można trywializować i mówić ekumenizm, kumbaya, trzymajmy się za rączki, no ale to jest praktycznie takie same podejście, jakie obowiązywało wówczas. I profesor Rao na koniec chciałby, dosłownie już na koniec, przedstawić jeszcze fragment, cytat Louis Villota. In other words, what our means of dealing with Luther today, as in 1517, has to be is the incarnate Christ, the meaning of the incarnation, the meaning of the mystical body, the need to transform all things in Christ. And I quote the French activist Louis Vuillot of the 19th century in this passage. The right tactic for us is to be visibly and always what we are. Nothing more, nothing less. We defend a citadel that cannot be taken except when the garrison itself brings in the enemy.
Combating with our own arms, we only receive minor wounds. Old borrowed armor troubles us and often chokes us. Or to quote one of his friends, either Christ will be king of the universe underneath with free men serving him, or men will be king of the universe with slaves serving them. Thank you. Zanim oddam Państwu głos, zapraszając do zadawania pytań, wrócę do kwestii organizacyjnych. Wymieniłem tutaj jeden szyld, który wisi tutaj nade mną, pobudka, ale jest też i drugi szyld, Polonia Christiana 24, portal, za tym portalem Stowarzyszenie imienia księdza Piotra Skargi, z którym miło, owocnie współpracujemy w tej akcji, której przejawem jest obecność tutaj pana profesora i bardzo dziękuję kolegom z tego sąsiedniego szyldu za życzliwą pomoc. Ponieważ innych szyldów tu nie widzę, ponieważ to nie jest akcja, która byłaby sponsorowana, subsydiowana, dotowana przez jakiekolwiek centrum, jakąkolwiek gwiazdę śmierci. W związku z tym bez żadnych kompleksów anonsuję, że niniejszym puszczamy tutaj czapkę. Gdyby ktoś z Państwa, bo wszyscy są mile widziani i serdecznie zaproszeni, ale gdyby ktoś z Państwa chciał być współuczestnikiem i współfundatorem tej akcji, to jest właśnie okazja. Ja w żadnym wypadku nie tytułem jakiegoś koreferatu, ale pozwolę sobie kilka przypisów do referatu pana profesora dołączyć, bo niektóre rzeczy w tłumaczeniu może nie wybrzmiewają tak dobitnie. Nazwisko przez pana profesora przywołane, Reuchlina, ono w historiografii chodzi w parze z drugim nazwiskiem niejakiego Pfefferkorna, konwertyty nawróconego Żyda, który na przełomie XV i XVI wieku z pomocą ojców dominikanów, głównie niemieckich, stara się szerzyć swoją wiedzę o zawartości ksiąg żydowskich. I otóż Reuchlin występuje jako jego adwersarz, poniekąd zakontraktowany rzeczoznawca, który ma zrobić z Pfefferkorna i dominikanów idiotów ciemniaków. Słowo ciemniak tu na miejscu, ponieważ plonem tej kontrowersji są do dziś znane i publikowane także i w naszych czasach wznawiane tak zwane listy ciemnych mężów. Publicystyka, pamflety, które mają ośmieszyć Pfefferkorna. Właśnie Reuchlin jest adresatem tych listów, które mają wyśmiewać tych wszystkich, którzy jakieś szerzą teorie spiskowe na temat zawartości ksiąg żydowskich. Otóż dlatego ta sprawa jest bardzo do rzeczy, bardzo jest ważna, że proszę Państwa, to nie pan profesor, czy broń Boże, nie ja niegodny, ale historyk bardzo wybitny i także w języku polskim spopularyzowany historyk, autor historii Żydów, wielotomowej, Grec, książki jeszcze powstające w XIX wieku, ale wznawiane także w naszych czasach. Otóż on poświęcił osobną publikację kontrowersji Reuchlin-Pfefferkorn, z dumą stwierdzając, że nie byłoby fenomenu Lutra i nie byłoby protestantyzmu, gdyby nie spór o księgi żydowskie, kontrowersja między Reuchlinem a Pfefferkornem. To pierwszy przypis. Drugi, wspomniane przez pana profesora, wspomniane doświadczenie wieży, the tower experience, to w języku polskim może być może nie tyle mylące, ile nie dość informujące, bo w języku polskim tradycja wieża, tak, można było kogoś posadzić, osadzić we wieży, żeby tam odsiedział jakiś
wyrok, więc to raczej takie skojarzenia. Otóż nie o taką wierzę, nie o doświadczenie więzienne Lutra chodzi. To jest wieża, a może raczej wieżyczka, wygódka, mianowicie miejsce, w które nawet król piechotą chadza. Historycy, biografowie Lutra, bynajmniej nie jacyś szydercy, odnotowują problemy gastryczne wielkiego reformatora i jest bardzo mocną hipotezą, że właśnie w tych okolicznościach przychodziło Lutrowi mianowicie w wieży, którą z kolei w tradycji polskiej nazywalibyśmy gdaniskiem, prawda? Spędzał Luter tak wiele czasu, że w tych okolicznościach właśnie wykluła się przynajmniej w jakiejś części jego teologia. Fakt historyczny, notowany jeszcze raz podkreślam przez biografów, bynajmniej nie polemicznie nawet nastawionych wobec Lutra. I trzeci przypis. Pietyzm. Proszę Państwa, z pietystów słynnych Polakom najbardziej dał się we znaki chyba Bismarck. To bardzo, bardzo ważne w kontekście wywodu tak tak pięknie nam przedstawionego przez pana profesora. Ważne, żebyśmy na hasło pietyzm reagowali, można powiedzieć, polską ostrożnością, kojarząc z Bismarckiem, tak, tę postawę. No i cóż, chyba nie jest przypadkiem, pan profesor mówi o triumfie woli jako ostatecznym, ostatecznej konsekwencji tego przewodu myślowego, jeżeli mamy tutaj rzeczywiście do czynienia z przewodem myślowym. I otóż chyba nie przypadkiem, to przecież tytuł jednego z najznakomitszych arcydzieł sztuki kina dokumentalnego, Triumf woli, Leni Riefenstahl. Nie przypadkiem, bo film pochodzi, jak wiadomo, z połowy pierwszej XX wieku, kiedy całkiem oficjalnie pod władzą narodowych socjalistów niemieckich osoba Lutra była przywoływana jako wielki poprzednik, ale uwaga, to już za Bismarcka w języku niemieckim Luther był nazywany Führerem narodu niemieckiego. Myślę, że te skojarzenia nie polemicznie, ale tytułem uzupełnienia przypisu mogą być Państwu przydatne. Teraz oddaję Państwu głos i bardzo proszę o pytania, które mogą dotyczyć zarówno tej materii, którą tutaj pan profesor wprost przedstawił, jak i szerokich, także współczesnych kontekstów. Widzę w audytorium, widzę innych wybitnych specjalistów przedmiotu, więc to jest pewnie okazja, żeby, bo góra z górą się nie zejdzie, ale eksperci. Bardzo proszę. Powiedział pan tutaj o, bardzo jasno pan wyłożył tutaj ten problem ideologiczny, a czy możemy zauważyć, czy w średniej wieku coś prowadziło też, czy możemy zauważyć, nie wiem, jakąś zmianę mentalności ogólnie u ludzi też chodzi, nie wiem, zmianę mód, zmianę w muzykach, w kulturze, która też przygotowałaby ludzi do bardzo łatwej akceptacji tych poglądów Lutra. I don't think that I would say that they sort of became liberalized. The problem, for one thing, these more serious Catholic reformers, from my standpoint more serious, emphasize the immense difficulty of this entire enterprise. This is not something that you can set up a scheme for and then
go on holiday and presume that it will work smoothly. It's something that has to be fought for by everybody, every moment. And one of the great difficulties of the Middle Ages, the late Middle Ages in particular, was the fact that there is this sense of there being a sacred structure created, and all of the different parts of it are part of the sacred community, and every aspect of every daily life is filled with sacral actions, with crossings, with references to saints, with time telling, with reference to the monastic prayer life, and it creates a sense of the job being done. Whereas if it's not really fed by a serious understanding of what's involved in the Christian life, then what you've got is a surface shell. You've got a shell that looks good, but is not really being worked at. And the big problem of the late Middle Ages is that there are an enormous number of very, very self-conscious, self-aware communities, sodalities, confraternities, princely states that have gained to a larger degree a greater self-awareness and self-confidence because of their Christian stimulus, but that are not living in union with one another in a particularly Christian way. And the reason why they're not is because it's not being fed by the right sacramental life, by the right sense of what really needs to be done to live a Christian life. One of the things that we tend to forget, there's so many things we tend to forget, even in our very disturbed world at the moment, but we tend to forget that the late Middle Ages had people who were their official bishops, many of whom were not even priests, but simply had the name so they could get the money and had to find someone else to do the job. That it was an immensely difficult action on the part of the church to try to get people to go to confession and to communion once a year. And so, to a large degree, the life that's being led by people is a sacral life, but it's not a sacramental life. It's not fed regularly by the sacraments. And that's something that the Catholic Reform is going to be very keen on. Ja bym bardziej zwrócił uwagę tutaj na to, że o ile w późnym średniowieczu było powszechne rozumienie, że istnieje pewna sakralna struktura, to co my nazywamy Christianitas, prawda, na poziomie polityczno-kościelno, szerzej cywilizacyjnym, ludzie patrzyli na swoje otoczenie, na życie, na pory roku w sposób chrześcijański. Natomiast nie patrzyli na otaczającą ich rzeczywistość, można by powiedzieć, w sposób sakramentalny. I było to życie sakralne w jakiejś mierze, ale nie było to życie sakramentalne. Czyli mieliśmy do czynienia między innymi z takimi problemami, że trzeba było zachęcać, więc zmuszać niektórych ludzi do tego, żeby przyjmowali komunię raz w roku, żeby poszli na przykład wyspowiadać się. To, że następowała taka właśnie cicha de facto laicyzacja kleru, też w tym nie pomagało. Więc ta trucizna, można by powiedzieć, też w dużej mierze była wynikiem złego przykładu duchowieństwa. I kluczem właśnie do prawdziwej katolickiej reformacji jest życie sakramentalne, bo ta cała struktura sakralna, ta cała rzeczywistość chrześcijańska, która tak jawnie dawała o sobie znać w średniowieczu, kościoły, uniwersytety, katedry wspaniałe i tak dalej, to wszystko było częścią tej szerszej struktury, natomiast to wszystko nie było karmione tym, co najważniejsze, czyli sakramentami. Nie było po prostu systematycznego przystępowania do sakramentów. Ja mam takie pytanie do Was. Zasadniczo dwa pytania. Najpierw jedno pytanie do Pana Grzegorza Brauna. Co Pan sądzi o, że tak powiem, o zatrzymaniu księdza Jacka Mendala w Londynie? A drugie pytanie jest skierowane do Pana Profesora. Czy widzi Pan, Profesor, jakieś powiązanie
związane z ideologią Rutra, a takimi zagadnieniami jak eugenika, aborcja czy też in vitro. So, would you say there's a relation between Luther's thought? There's two questions or one. First question addressed to me. Okay. Proszę pana, myślę, że żeby rzecz krótko ująć, osoba, którą pan wymienia, może powinna rozumieć, że zalicza się do szczęśliwców, dlatego że w czasach, o których pan profesor tutaj głównie opowiadał, ludzie podejrzani o to, że mogą być księżni katolickimi po zatrzymaniu na Wyspach Brytyjskich, bywali odzierani ze skóry, więc zastosowana została ewidentnie taryfa ulgowa. Tak, 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 tak rzeczywiście było. Kobiety podejrzane o praktyki katolickie i udział w ukrywaniu księdza, nie daj Boże, jezuity, były, bo mężczyzn bodaj topiono, tak? Natomiast kobiety były miażdżone drzwiami, tak? Były miażdżone drzwiami. XVI wiek właśnie powstaje pierwsze w świecie państwo rozbójnicze, Imperium Brytyjskie, państwo, którego doktryna ma silną analogię do państwa sowieckiego w jednym bardzo ważnym punkcie. Zarówno Związek Sowiecki, jak i Imperium Brytyjskie są dziełami w procesie, nie mają bowiem granic. Nie mają bowiem granic. Granice Imperium Brytyjskiego, które poszerza swoje panowanie, szerząc w oparciu o doktrynę protestancką, te granice wytycza zasięg floty i armat Imperium Brytyjskiego. I podobnie było ze Związkiem Sowieckim, którego godło przedstawiało wszak przecież kulę ziemską, cały glob do zagospodarowania. Prawda? Ważne, żeby dostrzec w Imperium Brytyjskim właśnie ten pionierski projekt państwa rozbójniczego. No i w tym kontekście przygoda jednego katolika z Polski, która kończy się tym, że może on wrócić do domu, to naprawdę happy end. A nie osądzi pan, że to na przykład były działania, powiedzmy, wyżej określonych? To już, proszę pana, byłoby tak bardzo niezwiązane z tematem dzisiejszego spotkania, że nie chciałbym, żeby dywersyfikacja tematyczna postępowała dalej. That's a very good question. Because it brings up the need to make a distinction between the Protestant and Protestantism. Because there are many people today, and many friends of mine, who are Protestants, who I know under no circumstances would in any way support abortion. In fact, they're violently opposed to abortion. But their defense against abortion really cannot work with the actual ideological principle that's at the basis of Protestantism. It has to be stopped by them on the basis of will, their own spiritual life, custom, whatever it might be, but it can't be stopped by the principle. And I know this from personal experience, let's say by demonstrating in front of abortion clinics, because one demonstrates as Catholics together with Protestants, and the Protestant speakers enunciate principles that make you wince, because you know that anyone with a mind can point out where this leads. And where Luther's basic principle leads is to the dissolution of all society, the dissolution of all social authority, and the reduction of everyone to individuals. And individuals who then have to make their peace with either God or nature at large. And what develops out of Luther, and it's not just out of Luther, to follow up on the question that we had before, there are other tendencies that are rooting themselves in the Catholic world
through certain elements of the humanist movement that are individualist in that regard, but in a different way than Luther. But the whole gist of the principle breaks everything up into individuals. And therefore you have a whole variety of individualist approaches towards understanding life and man's relationship to God, of which the most powerful in the American experience is that of John Locke. And what John Locke is a nominalist in his background, except in the 17th century and early 18th century. He's the great political figure behind the movement that influences both the Whig world of England and in the new American experience. And John Locke, as a friend of mine says, in explaining what his problem is he reduces everything to the individual and then destroys the individual by reducing the individual to nothing other than experiences that he has. And then he goes on to say that what the individual does is he creates his personality through his experiences. And there's absolutely nothing in his whole philosophy that allows you really to come up with a principle that's written in stone that tells you that your experiences can't lead you to need an abortion or to have a marriage with a member of the same sex. It's just that in his day, such a thing would be unthinkable, and you could even argue in reference to the way in which the Pietist approach argues that no one with common sense would imagine such a thing. And all you have to do is give them 100 years and they will. So yes, Luther is, in his ideas, responsible for the event. Jak najbardziej, Luther można by powiedzieć, że jest ojcem, założycielem tych tendencji, o których pan wspomniał, eugenika, aborcja, aczkolwiek ja tutaj dokonałbym pewnego rozróżnienia. Otóż jest protestantyzm i są protestanci. Ja mam wielu przyjaciół w Stanach Zjednoczonych, protestantów, którzy no, zażarcie walczą z dzieciobójstwem prenatalnym, z tak zwaną aborcją, z eugeniką, czy chociażby z tak zwanymi małżeństwami homoseksualnymi. Natomiast bardzo często też jest tak, że gdy idziemy na przykład modlić się przed tak zwanymi klinikami aborcyjnymi i słyszę uzasadnienia moich przyjaciół, dlaczego tu jesteśmy, no to po prostu no, to katolickie, ten katolicki umysł mój no, nie znosi tych protestanckich uzasadnień, bo doskonale wiem i każdy powinien wiedzieć, to ma odrobinę rozumu, że w ostateczności, po iluś tam latach, te protestanckie zasady doprowadzają właśnie do eugeniki, do aborcji i tak dalej. I przykładem właśnie takiego konsekwentnego człowieka, który znajdował się właśnie w tym nurcie protestanckim, był chociażby John Locke, który sprowadzał wszystko do doświadczenia jednostki, zasadniczo był zwolennikiem atomizacji społecznej i uważał, że tak naprawdę doświadczenie jest najistotniejsze. No przecież wpływ Locke'a na współczesną myśl polityczną, na współczesne doktryny polityczne i państwowe no jest przeogromny, szczególnie w świecie anglosaskim. No a na podstawie doświadczenia, nie na podstawie rozumu, tylko na podstawie doświadczenia można wszystko uzasadnić. No moje doświadczenie każe mi zabić moje dziecko, prawda? Moje doświadczenie każe mi wyjść za mąż, czy ożenić się z osobą tej samej płci, co ja. W związku z tym, jak najbardziej, pomimo tego, że Locke w swoim czasie powiedziałby na przykład, że aborcja, czy związki osób tej samej płci, to jest jakiś absurd. Ale to tylko dlatego, że taka była wówczas społeczna konwencja. Natomiast Locke doprowadza do sytuacji, gdzie nie ma trwałych zasad, wszystko sprowadza się do relatywistycznego doświadczenia i to jest jak najbardziej logiczna konkluzja pierwotnej myśli Marcina Lutra. Poza tym, co można na ten temat wyteoretyzować, jest też empiria, czyli statystyki i historia. Tak się złożyło, że eugeniczne projekty zostały przeniesione, wniesione na płaszczyznę prawa stanowionego w państwach protestanckich, nie przeszły zaś ustawy na przykład legalizujące przymusową sterylizację w krajach katolickich. I ta ścisłość jest tak ewidentna, że
Potwierdza to też porównanie sytuacji prawnej kantonów protestanckich i kantonów katolickich w historii państwa szwajcarskiego i podobnie stany i prowincje kanadyjskie i amerykańskie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Z mojej strony autokorekta, powiedziałem o tych karach na katolików w XVI wieku, więc tak, mężczyzn czekało odarcie ze skóry za partycypowanie w przechowywaniu księdza katolickiego, a kobiety karane były w odmienny sposób ze względu na to, że odarcie ze skóry no, implikowałoby publiczne obnażenie. Stąd to miażdżenie wrotami. To była autokorekta. Proszę Państwa, dowiaduję się, że powinniśmy oddać tę salę gospodarzom do dyspozycji. Właśnie minęła już siódma, a zatem za Pańskim pozwoleniem poproszę jeszcze o krótkie pytania, które zbierzemy i Pan Profesor odpowie na nie łącznie. Bardzo proszę. Zostałem wywołany do krótkiego. To jeszcze tylko jedna uwaga do pana tłumacza. Tłumaczy jakby, szkoda, że nie są tłumaczone te sekwencje znacznie tak, no pan omawia, to jakby się wiele traci, no będę musiał obejrzeć to jeszcze. Na szczęście to, będzie pan miał do dyspozycji tak, no, materiał i może go pan przeanalizować. Nie, żeby to wiele tłumaczyć. Natomiast ja mam jakby dwie kwestie do pana profesora. Pierwsza kwestia, bo tak ja z tego wykładu wywnioskowałem, że no, Luther to samo zło i było wtedy, no i do dnia dzisiejszego jakby to zło i ono tworzy dalsze zło. Przecież no, to co było tu wcześniej powiedziane, pamiętajmy, że przecież w Kościele wcześniej były pewne patologie, no ja już nie wspomnę, co tutaj nie padło. Była o tym mowa. Pytanie. Zachęcam do zadania pytań. Ale ja chcę jakby nawiązać, bo sumarycznie tu mówimy o źle, a jakby nie podkreślamy, że no było tego zła, już nie mówię o odpustach, o innych, ale... Była o tym mowa. Hasło odpusty padło. Tak, hasło odpusty, ale pamiętajmy, antypapieże, trzech papieży, dane momencie, inne... Zachęcam do zadania pytań. No więc to pytanie moje jest, czy autentycznie nie należy patrzeć na przyczyny, żeby ocenić, no, że to jest zło, ale efekt tamtego zła. I druga... Czy jakakolwiek tego typu... Sugestia, którą udałoby się w ten sposób streścić, czy tutaj padła dzisiejszego wieczora. Gdzie są przyczyny i gdzie są efekty, no to pamiętajmy. To jakby tego dotyczył wykład właśnie. I drugie tak, ale sumarycznie ja tego nie odebrałem. I drugie pytanie mam, ponieważ byłem kiedyś na wykładzie pana Krajana, profesora Marka Drzeskiego i on podkreślał ogromne zasługi Lutra dla muzyki, dla śpiewu choralnego, bo on to wprowadził i dla wykreowania później za trzy pokolenia Bacha. Czy mógłby pan profesor się coś odnieść jakby do innego aspektu historii Lutra? Tak. I następne pytanie. No, takie pytanie do pana Grzegorza, jakby on w jednym zdaniu powiedzieć, czym protestantyzm uwiódł takich prostych ludzi. Czy na przykład to było to, że księża będą mogli mieć żonę, czy coś takiego? Odpowiem na to pytanie. A drugie pytanie jest takie, czy mógłby pan powiedzieć jakąś taką konkretną datę, kiedy ten protestantyzm, mam nadzieję, zaczął umierać w Europie i czy po prostu... Jakie są odpowiem na to pytanie. Odpowiem na oba te pytania. I ostatnie pytanie. Dwa pytania, jeżeli można. Pierwsze, pan profesor mówił tutaj o pietyzmie, bo Luther sam stworzył taki system, który nie bardzo jest dobrym materiałem na Kościół, bo zaprzecza tym wysiłkom ludzkim, wysiłkowości. Z drugiej strony sam zmieniał zdanie na różne tematy, na przykład małżeństwa. Po trzecie, no, opłakiwał skutki jakby tego protestantyzmu, tych reform, które sam widział. Na ile ten luteranizm woli, bo Lutrze naprawdę jest odzwierciedleniem jego nauczania, na ile został oczyszczony, wyczyszczony przez potem jakby woli. To jest takie bardzo konkretne pytanie. I drugie pytanie, panie profesorze, pan napisał zdaje się taki tekst 13 lat temu o najgorszym pontyfikacie kiedykolwiek, the worst pontificate ever. Bardzo piękny test, oczywiście bardzo ważny, ale ja mam pytanie teraz, bo w tym momencie, kiedy mamy Amoris Laetitia, kiedy mamy Dubia, kiedy mamy kardynała Bolt zesłanego na Guam, zapewne mógłby pan zweryfikować swoją tezę, że tamten pontyfikat był najgorszy. No chciałbym o to zapytać. Bardzo dobre pytanie. Tak, dziękuję. Panie profesor. So, three questions. So, maybe the first question, because you mentioned the negative Luther, but there are scholars who say that he contributed, for example, to the flourishing of culture, even to music, the Bach. W trakcie, kiedy przekładane są pytania, ja postaram się krótko odpowiedzieć. Second question is
Im więcej dowiaduję się sam na temat tych strasznych zdarzeń i ich skutków, tym częściej mam wrażenie, że po rewolucji protestanckiej mówi się dzisiaj z taką precyzją, jak o rewolucji bolszewickiej mówiono na akademiach, które tu się odbywały niedaleko w Teatrze Wielkim. I to, co pisze się o Lutrze dziś i co jest w publicznym obiegu, tak się ma do faktów z tej biografii, jak powiedzmy opowiadania o Leninie do biografii lidera rewolucji bolszewickiej. Tak to wygląda z mojej perspektywy, na co ludzie poszli, za czym poszli. Proszę pana, trzy cele. Eucharystia, a zatem kapłaństwo. Jak to zniszczyć, jak to obalić? Jak to zrobić, żebym mógł zacząć nowe życie z kolejną kobietą i żeby to się nie nazywało cudzołóstwem, tylko małżeństwem? I jak to zrobić, żebym mógł dokonać kradzieży zuchwałej i żebym nie poszedł do więzienia i żeby to się nawet jakoś szlachetnie nazywało? To są trzy cele. Wiara święta katolicka ze swoim centrum, jakim jest Eucharystia, przeistoczenie, realna obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a zatem kapłaństwo. No bo skoro nie ma sakramentów, to nie ma kapłaństwa, jest jakiś urzędnik, którego rada parafialna może zatrudnić i zwolnić. Druga rzecz, małżeństwo, a więc nierozerwalność małżeństwa, to trzeba było zniszczyć i leży cała cywilizacja. I trzecia rzecz, a z pewnego punktu widzenia prymarna w tym świecie doczesnych podniet i potrzeb, własność. Jak zakwestionować prawo własności i nie być za to ukaranym, a wręcz przeciwnie, mieć do tego dorobioną piękną teorię, całą szumną teologię. To są te podniety i te cele. Pan profesor udziela odpowiedzi na ostatnie pytanie. The first question, I absolutely agree with you. Luther loved music. Luther was an accomplished singer, and he does allow for a flourishing of music. In fact, Catholics also looked to Luther in many respects for guidance as to preparing catechetical works as well. Luther himself reflected in this controversy within the evangelical world called the Adiaphora controversy. Luther had a number of realms in his reaction against radicalism that emphasized the fact that there was much that ought not to be changed at all, because he considered it bad, whether it was logical or not is a different story, and there was much that was adiaphora, which was indifferent. And he didn't even on his own steam have any plan to begin with of altering the liturgy. It was a question of a different teaching that would be supplanted in it. So there are things that are valuable, but that's because there are aspects of the whole Lutheran approach that block the radicalization that the logic of the principle leads to, and then continue to allow previous influences to continue to flow. In fact, in the effort to fight radicalism, Luther and the evangelicals afterwards became, in many respects, much more Catholic-looking than they were in the 1520s or 30s. I've seen at the beginning of the 30 Years' War, when the Lutherans in general were allied with the Catholics against the Calvinists. I've seen a prayer book produced in Wittenberg where the chief minister in Wittenberg is in full liturgical vestments with a rosary wrapped around his neck, indicating his you know, remaining with these older customs and pious practices, and insofar as they remain, they can be very valuable. In this regard, I might go back to my friend Louis Vuillot for a statement of his, which I've always found very valuable.
And this statement is this. He said, it's not that there are, that one should expect bad things from Protestants or even from our enemies in general always. He said, the problem is this. He said, our enemies do bad things insofar as they live up to their principles. And Catholics do bad things insofar as they do not live up to their principles. And in this respect, Luther, not living up to his own principle, is very much, especially in the realm of music, and even the Calvinists, people like Léon Bourgeois, I think his name is, who is very important with production of psalm settings and the like. The second question, to what extent was Lutheranism Lutherist after Luther? Well, even while Luther was alive, the whole of the Luther camp was divided by all sorts of controversies. There's the Gnesio Lutherans, there are the Meyerists, there are the Adiaphorists, there are the Synergists, there are all sorts of groups, and they tried to overcome differences with this, what is it called, the Formula of Union, I think, by the time you get down to the 1580s, but that doesn't prevent all sorts of differences, and then Pietism from having this impact. So Luther himself, while he's alive, was rather disturbed by the fact that the movement that he set into motion, he doesn't think was necessarily going down the direction that he wanted it to go. But I put the emphasis on, again, the insistence that this is what it means and it can mean nothing other than this, in a way that you can only find a means of proving by starting to return to speculative thought. And people like Philip Melanchthon did try to do that. And in fact, the whole Protestant world, as I was talking, we were talking about this earlier in an interview, the whole Protestant world gets involved in all kinds of subtle discussions that make late scholastic discussions look like they've been reborn in a way that Cardinal Newman satirized in something he called the Evangelical Tea Party. Then the third question, which I was prepared for, I labeled that article the worst pontificate in history. Because I didn't want to make any kind of personal statement about the character of the pontiff. And one of the things, and so it was involved with the question of policies and teachings, but not the person as a person. And one of the things I remember I was emphasizing in that article is the fact that the constant traveling was something that was creating a kind of an administrative havoc, not just in Rome, but around the world, in a way that allowed for a lot of the lack of clerical control over priests that have created great scandals since that time. My old friend Michael Davies used to call the traveling of the popes the opiate of the popes. Because he said that you were always planning a trip, going on a trip, and assessing the trip, and not governing. Mm-hmm. And that was one of the main problems that I tackled there. And then I did talk about certain ideas which I had and still have problems with, chiefly because of the fact I'm not a philosopher, and I'm not a theologian, I'm a historian. And I sort of catalog sociological and historical phenomenon. And one of the things that always bothered me in the United States during the pontificate of John Paul was the fact that so many divergent groups that I knew with so many totally opposed ideas all told me that he was on their side. And I could not figure out, not being a philosopher or a theologian, who was right in this regard. I couldn't figure out who was right. But it is the case that I would change the title now. It is the case. Thank you. Okay. Więc może zacznę od tyłu, od tego kontrowersyjnego pytania.
Profesor zwraca uwagę na to, że on... Bardzo bym prosił. Wiecie Państwo, kończymy, proszę. My mamy próbę proszę. Za chwilę, my tu robimy przedstawienie. Świetnie. Musimy więc zrobić przedstawienie. Proszę o te chwile. Musimy wejść na te krótko rzecz ujmując, pan profesor napisał esej pod tytułem Najgorszy pontyfikat w historii, nie najgorszy papież w historii, więc on nie oceniał jakby cech osobowych Karola Wojtyły i Jana Pawła II, jego osobistej postawy. Zwrócił uwagę, że jednym z głównych problemów tamtego pontyfikatu było to ciągłe podróżowanie. Michael Davis, świętej pamięci, stwierdził w rozmowie z panem profesorem, że podróżowanie Jana Pawła II to było takie opium dla papieża, że nie rządził kościołem, tylko ciągle gdzieś jeździł, ciągle gdzieś przebywał i w związku z tym no, szwankowały jednak te pontyfikalne rządy, czyli tym, czym czyli to, czym papież powinien się zajmować tak naprawdę przede wszystkim. I inna rzecz, która też groziła na przykład Stanach Zjednoczonych za czasów pontyfikatu Jana Pawła II, to było to, że różne grupy o odmiennych poglądach na życie, na świat, na religię, wszyscy twierdzili, że Jan Paweł II jest po ich stronie. No to brak jakiejś jednoznaczności musiał tutaj ewidentnie być. Odnośnie pytania co do Lutra i kultury, jak najbardziej ale popierał... dzisiaj pan profesor... A, tak właśnie, ale dzisiaj zmieniłby tytuł, zdecydowanie. Jak najbardziej. Że tamte to było właśnie, no, na drugim miejscu, gdy idzie o najgorsze pontyfikaty w historii. Co do Lutra, jak najbardziej popierał śpiew, popierał rozwój śpiewu kościelnego. Można by powiedzieć, że parędziesiąt lat po wojnie 30-letniej niektórzy, a przypominam, że luteranie stali po stronie katolików w wojnie 30-letniej przeciwko Kalwinom. Bywało, że były takie przypadki, że biskupi, tak zwani biskupi oczywiście luterańscy, ubierali się bardziej po katolicku, w strojach liturgicznych, bardziej katolickich niż przeciętny katolicki biskup, więc zachowali pewną, można by powiedzieć, oryginalizm katolicki pomimo trucizny pierwotnych zasad Lutra, prawda? Zresztą sam Luter na pewnym etapie też był konserwatystą. Jego pierwotne podejście do liturgii polegało na tym, że liturgii nie należy dotykać, że liturgia to jest sprawa święta. Dopiero w późniejszym okresie, szczególnie za przyczyną jego uczniów, apostołów, doprowadzono do licznych aberracji w tej dziedzinie. Powiem więcej, niektórzy katolicy nawet w takiej dziedzinie czysto technicznej wzorcowali się na metodzie wykładania katechizmu Lutra. Oczywiście wykładany był katechizm katolicki, nie luterański, ale mimo wszystko no, w jakiejś mierze ta dobra strona Lutra też się przejawiała i oczywiście to też należy podkreślić. No aczkolwiek czyli zasady... zbudował autostradę. Tak, dokładnie. Używając alegorii innego, słynnego, tak. Więc... odnośnie jeszcze Lutra, w jakiej mierze luteranizm po Lutrze był wynikiem myśli Lutra? Otóż za czasów Lutra istniały już liczne obozy, które się zwalczały, więc tak naprawdę same zasady powodowały to, że mnogość była wpisana wprost w luterański program. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.